Województwo świętokrzyskie jest jednym z najmniejszych, a jednocześnie najbardziej zróżnicowanych pod względem przyrodniczym regionów Polski. Biorąc pod uwagę wysokie walory przyrodnicze naszego regionu, sieć Natura 2000 tworzy 40 obszarów, w całości lub części leżących na terenie województwa świętokrzyskiego. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej nałożyło na nasz kraj nowe obowiązki prawne. Prawo wspólnot europejskich obejmuje także ochronę przyrody. Obszary Natura 2000 są wyznaczane na podstawie dwóch dyrektyw Rady, tak zwanej ptasiej i siedliskowej. W ich obrębie realizowana jest ochrona siedlisk przyrodniczych, zwierząt i roślin zagrożonych w skali kontynentu. Chronione są także organizmy związane z wodą. Łąki, torfowiska i doliny rzeczne o naturalnym charakterze skupiają szereg gatunków zanikających w Europie. O nich właśnie opowie nasz film. Źródło. Narodziny rzeki. W górnych biegach strumieni pojawiają się olsy. Tutaj wody szeroko rozlewają się, podtapiając drzewa. To naturalny las, towarzyszący nieuregulowanym rzekom w całym ich biegu. Olszyna rośnie na niewielkich wyniesieniach pośród zalanych wodą dolinek. Pióropusznik strusi tworzy tu malownicze łany. W olsach występują także rzadkie tojady – jasnofioletowy, mołdawski i niebiesko-kwitnący tojad dziubaty. Lasy olchowe to swoiste refugia bioróżnorodności. Można się tutaj natknąć na piękną i oryginalną gąsienicę ćmy wieczernicy olszówki. Dostatek owadów zwabił także karmiącą potomstwo pliszkę górską. W czystych, dobrze natlenionych wodach leśnych strumieni, Ostoi Jeleniowskiej i Łysogór zachowała się silna populacja ginącego w Europie głowacza białopłetwego. To skryta ryba, aktywna głównie w nocy. Dzień spędza w najgłębszym cieniu wśród kamieni i korzeni drzew. Żwirowe i piaszczyste dno potoków i niewielkich rzek stanowią dogodne miejsce życia dla skójki gruboskorupowej. Ten rzadki małż, podobnie jak głowacz białopłetwy, zanikają na skutek regulacji rzek i zanieczyszczania wód. Rzeki chronione w świętokrzyskich ostojach odznaczają się wyjątkowym bogactwem fauny. Wskaźnikiem czystości wód są spotykane tutaj gąbki słodkowodne i wiele gatunków ryb, jak strzebla potokowa, kleń czy śliz. Takie nagromadzenie rybnej drobnicy to istny raj
dla szmaragdowego zimorodka. W nurcie rzeki rozwijają się zbiorowiska włosienniczników, enklawy wielu gatunków zwierząt. Wśród nich urodą wyróżnia się agrestowa zielona ważka, trzepla zielona. Na zachodzie kontynentu jest obecnie bardzo rzadka, a w regionie świętokrzyskim jeszcze dość często spotykana. Brzegi Nidy czy Kamiennej, leniwie meandrujących w dolinach chronionych w sieci Natura 2000, porastają łęgi wierzbowo-topolowe. Można w nich usłyszeć subtelny śpiew dziwonni. Cierpliwemu obserwatorowi uda się dojrzeć karminową postać ptaka. Zarośla wzdłuż rzek bujnie porastają pnącza, które tworzą efektowne zbiorowiska welonowe z kieliśnikiem zaroślowym i girlandami chmielu. Jesteśmy w ostoi Dolina Kamiennej. Drewniany, XVIII-wieczny kościółek zachwyca nie tylko pięknem swojej architektury. Na strychu w ciszy i spokoju drzemią coraz rzadsze w naszym kraju nietoperze, nocki duże. Czekają na zmierzch, by wyruszyć na łowy. O świcie wzmożoną aktywność wykazują bobry. Ci niestrudzeni budowniczowie tworzą siedliska niezbędne dla wielu gatunków zwierząt. Bobrowe zbiorniki są często jedynym dostępnym dla ssaków poidłem. Bobry, zatrzymując wodę w swoich stawach, zmniejszają ryzyko powodzi. To uciążliwe często sąsiedztwo przynosi ludziom więcej korzyści niż strat. Dolinom rzecznym towarzyszą łąki. Różne ich typy są przedmiotem ochrony w wielu ostojach sieci Natura 2000. Łąki trzęślicowe i łąki rajgrasowe to siedliska niezwykle malownicze. Urzekają swą urodą zwłaszcza wczesnym latem, kiedy kwitną kosaćce syberyjskie, a swe żółte, kuliste kwiaty rozwijają pełniki europejskie. Thank you.
łąki są niezwykle bogatymi w gatunki biotopami, są siedliskiem chronionych storczyków oraz wielu innych gatunków kwiatów tworzących barwne kobierce. Wiele gatunków ptaków, owadów i innych organizmów zdradzają zadziwiającą różnorodność tego siedliska. Po chłodnej nocy na ostrożeniowej łące w pierwszych promieniach słońca pojawia się fruczak-gołąbek. Niczym koliber spijający nektar z kwiatów. Podmokłe łąki z kwitnącą krwawnicą pospolitą są odwiedzane przez mnóstwo motyli. Jednym z najpiękniejszych jest paś żeglarz, największy z krajowych motyli dziennych. W ostoi żyznów, podobnie jak w kilku innych, przedmiotem ochrony jest modraszek teleius. To motyl o ciekawym sposobie rozrodu. Po kopulacji samica wyszukuje młode kwiaty krwiściągu lekarskiego i wciska w nie składane jaja. Podrośnięte gąsienice schodzą na ziemię i dzięki słodkiej wydzielinie są adoptowane przez mrówki i zanoszone do mrowiska. W lipcu następnego roku z okolicznych mrowisk wyjdzie nowe pokolenie teleiusów. W wielu ostojach spotkać można także chronione gatunki czerwończyków. Jaskrawo ubarwiony nieparek i nieco ciemniejszy czerwończyk fioletek. Ten drugi gatunek spód skrzydeł ma pomarańczowy, natomiast wierzch delikatnie opalizuje fioletem. Do rozwoju gąsienice fioletka potrzebują rdestu wężownika, którego łany często pokrywają nadrzeczne łąki. Jednym z najważniejszych gatunków dla świętokrzyskich ostoi Natura 2000 jest przeplatka aurinia. Tutejsza populacja jest największa w kraju. Samica ukryta pod liściem czarcikęsu łąkowego składa pakiety jaj. Dadzą one początek kolejnemu pokoleniu tych pięknych motyli. Na skraju łąki skępy głowiastych wierzb dobiega żałosne nawoływanie. To głos krętogłowa, naszego niezwykłego dzięcioła. Różni się on od innych szarym ubarwieniem i tym, że jako jedyny z tej rodziny na zimę odlatuje do Afryki. Łąki z kępami krzewów zamieszkują gąsiorki. Często w tym samym krzewie zakłada gniazdo największa z naszych pokrzewek, jarzębatka. Lotne już młode, czekając na karmienie, robią sporo hałasu i zamieszania.
nieliczne w województwie świętokrzyskim, ale bardzo interesujące przyrodniczo, są torfowiska. Obfituje w nie zwłaszcza północno-zachodnia część regionu, gdzie stanowią pozostałość zanikających jezior Pojezierza Świętokrzyskiego. Posiadają one olbrzymie możliwości retencjonowania wody, podlegają prawnej ochronie, a większość z nich znalazła się w ostojach sieci Natura 2000. Przybrane w biały kobierzec kwitnących wełnianek z krzewami modrzewnicy i owocami żurawiny wyglądają pięknie. Zachwyt budzą różowe kwiaty goździków pysznych i drapieżne, kuszące owady rosiczki. Znacznie mniej efektowny, lecz niezwykle rzadki w regionie jest rosnący tu storczyk, lipiennik Lesela. Faunę torfowisk reprezentuje chroniona ważka, zalotka większa. Samca łatwo rozpoznać po żółtej plamie na siódmym segmencie odwłoka. Torfowiska, bagienne łąki, porastają różne gatunki wierzb. W ich drewnie rozwijają się larwy dwóch chrząszczy z rodziny kuskowatych, wonnicy piżmówki i zgrzypika twardokrywki. Owady z tej rodziny wyróżniają się bardzo długimi czułkami. Starorzecza Nidy i Kamiennej, jeziora Krasu Staszowskiego i Pojezierza Świętokrzyskiego tworzą idealne biotopy dla płazów. Zagrożony wymarciem w Europie kumak nizinny często zasiedla małe, płytkie zbiorniki, gęsto porośnięte roślinnością wodną. Podobne miejsca preferuje traszka grzebieniasta. Samiec, zalecając się do samicy, pręży się przed nią i dotyka ją głową. Samica składane jaja zawija w liść. W żyznych wodach nie brakuje pokarmu, więc żarłoczne larwy traszek szybko się rozwijają. Dolina Nidy obfituje w różne gatunki ptaków. Utworzono tu dla nich specjalną ostoję. Licznie w niej gniazdują łyski, krzyżówki. Nieco rzadziej obserwować można gongoły, perkozę rdzawoszyję i najmniejszego przedstawiciela perkozów, perkoska. Jest on wielkości ludzkiej pięści. Mokradła zapewniają zwierzętom bezpieczeństwo. Nadbrzeżne trzcinowiska to świat rokitniczki, która bardzo rzadko pojawia się poza strefą szuwarów. To także biotop błotniaka stawowego,
Mimo znacznych rozmiarów tego drapieżnika, jego ofiary to głównie gryzonie, rzadziej drobne ptaki. Liczebność błotniaka stawowego w Europie Zachodniej stale się zmniejsza. Stąd został on objęty ochroną w ramach sieci Natura 2000. Kompleksy stawów chętnie odwiedzają brodźce piskliwe, krwawodzioby i czajki. Znacznie rzadziej w okresie sezonowych przelotów pojawia się niezwykły gość – rybołów. Rodzina łabędzi miała dobry rok. Wychowała 5 potomstwa. Sukces lęgowy zapewniła troskliwa opieka obojga rodziców. Ostoja ptasia, dolina Nidy, stwarza wyjątkowe warunki dla ptaków. Odnotowano tutaj obecność 268 gatunków ptaków, z których 165 odbywa w Ostoi lęgi. Lesowe skarpy wśród okolicznych pól upodobały sobie żołny, jedne z najbarwniejszych ptaków Polski. Doliny dużych, nieuregulowanych rzek z piaszczystymi wyspami i mieliznami skupiają duże koncentracje ptaków, zarówno w okresie rozrodu, jak i wędrówek. Ostoja Ptasia, małopolski przełom Wisły, to miejsce lęgów różnych gatunków ptaków siewkowatych, mew i rybitw. Poruszenie w kolonii śmieszek wzbudził przelot bielika. Wystraszone piskle mewy białogłowej szukało schronienia w wodzie. Polująca rybitwa białoczelna stwarza niezwykłe widowisko. To w naszym regionie gatunek rzadki, a tajemniczy ostry gojot jest tyle rzadkim, co i pięknym mieszkańcem wiślanych plaż. Piękny i różnorodny świat przyrody to nasze niedocenione bogactwo. Niestety przegrywa dziś w konfrontacji z przemianami gospodarczymi i społecznymi. Aby zachować bogactwo przyrody dla nas i dla przyszłych pokoleń, niezbędne jest pozostawienie miejsc, gdzie natura ma pierwszeństwo przed chęcią doraźnego zysku. Sieć obszarów Natura 2000 ma za zadanie ochronę dziedzictwa przyrodniczego Europy. Do najbardziej zagrożonych elementów przyrody należą siedliska wodne i podmokłe oraz związane z nimi organizmy. Dzięki rosnącemu zaangażowaniu społeczności lokalnych, administracji i organizacji pozarządowych wiele takich siedlisk udało się ocalić od zagłady.